Wideo, wideo, nagrywamy wideo, dzisiaj nagrywamy wideo, bo dzisiaj jest smutny dzień, bo dzisiaj jest dzień, kurde, jest pochmurnie, jest deszcz, nawet nie ma czegoś takiego, że jakiś punkt zaczepny, że na przykład jest grad czy coś, mocnego wichura, tylko po prostu taki zwykły, pochmurny dzień, gdzie ciśnienie jest takie dziwne, w ogóle nie daje, kurde, wiesz, satysfakcji z dnia, tylko po prostu w takie dni, na przykład jak są jakieś grady czy coś tak dalej, to ciśnienie jest inne, bo to jest szybka zmiana i później tylko to ciśnienie jest takie coraz gorsze, bo im więcej tych burz, tych takich bardziej ekstremalnych pogód mamy, tym później to ciśnienie, jak już coś się dzieje z pogodą, jest takie niesprzyjające, bo to jest taki już okres, gdzie jakby w drugą stronę już przyroda wyczerpała swoją energię i zaczyna nas tak, wiesz, dobijać jakby, nie? Bo zaczyna się po prostu bawić, nie? Bo ma na to ochotę i to sobie robi co chce. A teraz wracamy ze sklepu, coś tam porobiliśmy, tego i tak dalej. Ja zawsze staram się coś dla was nagrać, żeby było. Nawet możecie sobie popatrzeć na mój pysk. No tak. To jest, nie? W sumie, żeby tak było. I spróbujemy przejść przez moje stare przejście, ale widzę, że jeszcze jest funkcjonalne, będą chcieli dalej. Dzisiaj zapalimy sobie coś innego. Dzisiaj zapalimy sobie coś takiego. To jest sativa, to jest red. I zapalimy sobie. Tu jest mało, tu jest trójka, ale te... Ja czasami... Oni mnie zadziwiają w tych kofach. Nieważne. Kiedyś, kurde, naprawdę kupię wagę, zacznę ważyć to, ale nie wiem. Dziwne to jest. Może po prostu w niektórych opakowaniach to wygląda, jakby było więcej czy mniej, na przykład, nie? Nieważne. I ogólnie ja palę codziennie, żeby było wiadomo, nie? Ogólnie jak chcesz, to zostaw suba. Kliknij szary dzwoneczek, by być na bieżąco. Daj łapeczkę w górę albo w dół, skomentuj i udostępnij. I obejrzyj resztę moich filmów. Zapraszam, to jest Red. Ja cały czas pracuję dla siebie, jakby ktoś wiedział, wcześniej to mówię, cały czas powtarzam, za niczyje pieniądze nie żyję i tak dalej, jakby ktoś chciał naprawdę pomóc w rozwoju kanału i tak dalej, to chętnie mu to polecam, żeby to zrobił, bo wtedy ja będę mógł naprawdę zająć się, jeżeli komuś się będzie to podobać, to wtedy będę mógł się zająć tym na poważnie, na serio i tak dalej. Jakąś namiastkę tego wszystkiego już wam pokazałem, że potrafię zrobić streamy, że są jakieś filmy z cięciami i tak dalej, różne takie rzeczy. Nieważne, czy to jest, czy na serio, czy nie. Jak się uda, to będzie miło. Także dzisiaj zapalimy sobie red. Ja w ogóle już palę cały dzień, mam się wolne, palę od rana. Także kurde, zapalimy sobie red, ale pójdziemy sobie traską właśnie. Nową trasą, bo wszystko jest dzisiaj. Do jakiegoś czasu już, kurde, trzeba chodzić na trasę. Patrzą po rękach, po kieszeniach wszędzie. Ludzie mają takie nawyki dziwne, nie? Jeżeli ktoś jest z takiej... Ja ogólnie nie jestem taki wściwski, nie, człowiek. Ja nie mam dużo... Dobra, wściwski nie jestem, nie? Także i nie czepiam się ludzi. I rozmawiam też z ludźmi dużo, ale jeżeli jestem takim kwasogennym człowiekiem, to sorry, ale niestety. Ciężko. Jeżeli ktoś jest kwasogenny, to jest ciężko, nie? Chodzi o kwasogennych ludzi, nie? Są tacy, są. To są ludzie, którzy po prostu teraz to robią w kwestii takiej, że już instynkt każe im udowadniać samemu sobie i innym. I nieważne, czy to, to coś byłoby dobrego czy złego, każe to robić, nie? I to jest też strach. To jest taki... To wszystko wywiera na nich taką presję, że nawet tego nie panują i wiedzą, że to robią, nie? To jest... Zależy, jak człowiek jest
Zależy, jak na to do tego człowiek podejdzie, nie? I oni to podłapują, nie? I wychodzą później, idą, nie wiedzą gdzie, po co i tak dalej, nie? Zaczekają ludzi, kurde, ja pierwszą jakieś głupoty. Gadają jakieś głupoty. No niestety tak jest wśród ludzi, nie? To jest bardzo, bardzo częste. I często z takimi ludźmi trzeba się ścierać właśnie gdzieś w innych miejscach, jak praca i tak dalej. Często trzeba mówić o nich i tak dalej, bo utrudniają, uprzykrzają życie i tak dalej, nie? Tak jest niestety. Są tacy ludzie. Nie będę podawał tu jakichś konkretnych przykładów i dokładnie pisał sytuacji, ale tak jest. Zapaliliśmy sobie tego reda, ale trzeba po prostu znać jakieś miejsce, gdzie mógł pójść telefon, żebyście mogli widzieć mnie całego, bo zawsze ja robię dla was tak, żebyście mnie widzieli całego, nie? Staram się, bynajmniej ostatnio, jeśli chodzi o te filmy teraz, to są, co nagrywam i tak dalej. Ostatnio był jakiś film, który też nagrywałem, ale stwierdziłem, że go nie wrzucam. Bardziej dla siebie ten czas chciałem zostawić. Nagrywałem po prostu z nudów, mówię, jak coś wyjdzie, jak stwierdzę, że nie chcę tego wrzucać, tego po prostu nie wrzucam. To nie było nic ważnego, ale to był taki miły, spędzony czas, więc wolałem go tylko mieć dla siebie. O to właśnie chodzi, kurde, nie? Idę sobie tędy. Ten tak, reda żadnego dzisiaj nie odpaliłem tutaj, bo tu nie ma gdzie położyć telefonu, ani postawić. Tutaj też nie chcę mi się po prostu... Ale zawsze można skupić się na tym, co się robi, nie? Bo są ludzie, którzy po prostu sobie obok nas przejeżdżają, nie? A są, którzy tak, wiecie, nie? Tak polują troszeczkę, nie? Tak dziwnie, bo jeżeli jesteś jakby z tej dobrej strony, to twoje poruszanie wygląda inaczej, nie? Jeżeli wiesz, jeżeli ja do kogoś podchodzę, to powiedzmy, ja mam do tego tylko to, co chcę zrobić naprawdę, nie? Czyli mówię o tym, że chcę kupić rower od ciebie, nie? Na przykład, nie? Czy chcesz go sprzedać, nie? Czy to jest twój rower, na przykład, nie? Bo mi się podoba, nie? A nie, że po prostu, wiesz, nie jesteś z nikim, o nic nie chodzi, o nic nie jesteś ustawiony, z nikim się nie dogadałeś, a on najchętniej to by ci wszystko zabrał. I są tacy ludzie, są. Ustawiał tak, jak wiesz, a sami takie trupy, nie przedstawi się nic, planują ciągle. To jest najgorsze, jak jesteś takim człowiekiem, nie? Ciągle coś tworzą, ciągle kombinują, ciągle coś próbują wykreować, stworzyć i tak dalej. Tak to wygląda niestety, nie? No, tacy ludzie, takie coś by można było zgłaszać do jakiejś instytucji czy coś, nie? Takie zachowania, bo to psuje po prostu funkcjonowanie normalnie wychowanych ludzi, nie? Bo niektórych się po prostu jakby, powiedzmy, chowa, a niektórych się wychowuje, nie? Tak to wygląda. Tak jest w życiu. Niektórych się chowa, niektórych się wychowuje. Wiele na to wskazuje przez wiele lat. Życie mi pokazało, że to co mi zostało przekazywane, to co jeszcze ja z tego sam wywnioskowałem też, znaczy odnalazłem ten wynik tego, przez to jak byłem wychowywany, bo to miało taki cel, takie zadanie, żebym ja to sam pojął, nie było... To była jak tresura dosłownie. To się wszystko sprawdziło w życiu. Informacje, które są uzyskane i pod to całe wychowanie, nie? Wszystko się sprawdziło w życiu, nie? Wszystko przez tyle lat i to działa, nie? To jest jak 2 plus 2 musi wyjść 4. A wszystko jest tak naprawdę faktem. I to trzeba wdrożyć w życie też, powiedzieć zawsze, bo gdzieś w tych wyższych sferach, jeżeli możesz z kimś porozmawiać, jeżeli prosisz kogoś o pomoc, to zawsze ten fakt jest bardzo mile wysłuchiwany, bo oni wiedzą o tym, że w życiu piękne są tylko chwile. O tym wiedzą.
Sejmie piękny był tylko Miller. Tak to wygląda. Także zostaw łapeczkę. Górę w dół, skomentuj, udostępnij, daj suba, czas dzwonić na bieżąco. Masz tyle opcji do wyboru, zrób co chcesz. Pamiętaj, nagrywam filmik dla Ciebie, który jest bardzo długi, bardzo długo trwa. Cały czas masz mnie na bieżąco, ciągle. Zobacz. Ja sobie żyję, stary. Jeżeli jesteś nowy, to pamiętaj, im bardziej będzie ten kanał rozpowszechniony, tym więcej będzie dla Was wszystkiego robione i bardziej jakby profesjonalnie, bo to zależy profesjonalizm. Może i wynika z cięć też, nie? Ale bez przesady, jakichś specjalnych kombinacji alpejskich, dziwnych rzeczy i tak dalej. To też jest normalne życie i tak dalej, musi funkcjonować wszędzie. Zobaczymy też, jakby się to skończyło, bo jeżeli na przykład, powiedzmy, to miałoby dobry efekt to wszystko, a nie odpowiadałoby mi to osobiście, to ja bym tego nie robił nawet, nie? Także to, że ja zdobędę coś tutaj, to też nic nie oznacza, nie? To jest tylko taki sprawdzian na razie, nie? Będą czy nie będą, jak nie ma, to nie ma, ja i tak to robię i tak za swoje zawsze żyję. Jak wyjdzie, to nie znaczy, jak wyjdzie coś, co będzie można z tego korzystać tak już bardziej, to też nie znaczy, że ja to będę ciągle robił, nie? Albo wcale, może nie zrezygnuję, może zrezygnuję z tego całkowicie, także też to tak nie wiadomo, nie? Także jak jesteś tutaj ze mną, to dotrwałeś do tego momentu, to napisz na przykład w komentarzu siemanko Robale na przykład, nie? Ale jak byłeś od początku, nie? Nie gdzieś tam, od początku tego momentu siemanko Robale, nie? Zobaczymy, może ktoś... Nie zgłaszajcie tego filmu, jak zrobicie jakieś przekleństwa, coś, bo czasami niechcący, nie? Gdzieś tam się... Bo nie mam tam sprzętu, żeby wyciąć czegoś czy coś, bo to jest... Nie? Margaret Thatcher. Pan, wszyscy na rybach siedzą dzisiaj. Pogoda taka wędkarska, jest bez ciemno. Cały dzień ryba wygrasuje, bo wydaje się, że jest przyjemniej i fajniej, nie? Tak jak noc. Ogólnie tak to wygląda w życiu. Wszystko bardziej nocą, nie? No ale niestety, można się przyzwyczaić nawet do życia w dzień. My też tak bardziej wolimy nocą jakby, nie? Jako ludzie. Kto tak uważa, niech napisze. Ja tak uważam, że też. Właśnie, no. Tak jest. Że nocą lepiej jakby żyć, nie? Przyjemniej. Nie mam gdzie oprzeć, może sobie gdzieś usiądę, zobaczymy. Tam jest jakiś park. Szkoda, że nie ma jakiejś siłki na zewnątrz czy coś. Ja tak sobie ostatnio też. Ostatnio w ogóle jakby też chciałbyś mi się forma. Zresztą tak pewnie nikogo to nie obchodzi. Bo forma i tak mi się poprawiła, jakby to nie było i to nie jest kwestia chwalenia ani czegoś i tak dalej. Tylko po prostu zmian, które dostrzegam. Może ktoś po prostu zobaczy, że wcale myślenie nie boli, można mówić różne rzeczy. W różnych miejscach i momentach, nawet swoje osobiste, jeżeli nie boisz się albo chciałbyś zachować dla siebie, to możesz zawsze tak o osobistych rzeczach mówić nawet, nie? Ale też kiedyś byłem, chyba mi się wydaje, pamiętam. Ja ostatnio zwiedzam tyle miejsc, że nagle się okazuje, że gdzieś tu kilka lat temu byłem na przykład, nie? Nie chcą, gdzieś tam przyjeżdżałem ze znajomymi czy coś, przyjechałem sobie nawet, ale... O, już byłem. Obejrzałem wiele miast, miejsc różnych, siedziałem tam dłużej, krócej, latami, miesiącami, dniami. Różne opcje, akcje, reaktywacje i dziwne kombinacje. Może nie alpejskie, ale tatrzańskie, chociaż jakieś słowackie i tak dalej. Gdzieś tam różnorakie inne kraje. Wojny i... Zawsze zmęczony, bo tak się dużo gdzieś podróżuje, jeździ, pracuje, zawsze człowiek. Ale to jest dobre takie, nie? Bo to jest jednak gdzieś tam daje radość i rekompensuje to zmęczenie. To zmęczenie jest takie ciężkie, powiem. Zmęczony to ja byłem kiedyś,
Teraz to mi już nic nie jest, nic jest mi obojętnie. Gdzieś tam, żebym nikt się nie pomyślał, że kiedyś jestem terminatorem przy czymś, bo też czasem coś zaboli i tak dalej. Jestem normalny gość, ale to nie jest tak jak kiedyś, że ledwo człowiek funkcjonował czasami. Tak był zmęczony. Tak był zmęczony i tak obolał. Teraz to już od tego tak zahartował, że nie czuje już człowiek nic, co dźwiga, co nosi. A nawet jak jest trochę więcej tutaj. To jest mało. Było ciężej i to miliard razy gorzej. Także idziemy sobie gdzieś. Spróbuję sobie schować ten telefon. Tego reda raczej ja nie zapalę. No tam spróbujemy. Tam jest. Na szczęście patrzcie. A bo zresztą to też nie zostanie tego. Czekaj. O, tu może coś zrobić, tu się zapalę. Tu jak oficjalnie zapalę, będzie jechać policja, dostanę mandat, nie? Ale nie ma jak postawić tego telefonu, to jest najgorsze. Tutaj, o, tu można go wcisnąć. Tylko będzie do góry nogami. Nie będzie mi widać. Będzie za nisko. To się nagrywa ciągle? Nagrywa się, no i pięknie. Nie ma gdzie go wcisnąć tego telefonu, nie? Ale tak jakbym go postawił. Czekaj. Kurwa, to jest wszystko mokre. Tylko będzie do góry nogami, mówię, nie? Żeby tak położyć i będę widoczny. Ciekawe, czy się nie wyłączy. No wyłaś. No bo chodzi o to, że on się będzie. Przewracał, nie? Chyba. Nie ma jak go położyć, nie? Tak to nie będzie widoczne, a tak się będzie przewracał. To no jak? Jakby gdzieś tu wcisnął, ale tak można wcisnąć z jednej strony. O, widać? Widać, nagrywa się? Jeszcze? Nie widzę, czy się nagrywa. Ale nagrywa się, widzę. Jak to widać? Widać, o, dobrze widać, pięknie widać. Dobra, także jestem. Podejrzewam, że... O, teraz bardziej, nie? Ale podejrzewam, że już widać. Dobra, zapalimy sobie tego reda. To specjalnie jest dla was, nie? To jest specjalnie dla was, nie? Zapalimy sobie tego reda. To jest taki, on będzie... On jest, nie będzie zmieszany, ani nic. Nie będzie zmielony niczym, nie będzie żadnego tytoniu, nic tam nie będzie. Jadłem dzisiaj tak. Dobre siki sobie kupiłem, taki jest klimacik, odpocząłem sobie, dziwne rzeczy takie ostatnio widzę na mieście, jakieś naprawdę jeszcze w takich miejscach jak to jest trochę dziwne, że niektóre na przykład przebudowy, nie, gdzieś tam ostatnio nagrywałem filmik, gdzie mówiłem o tym, jak odpalają most nowy, a stary most zamykają, nie? I to się dzieje w takich momentach, gdzie człowiek naprawdę nie wie, dlaczego się tak dzieje, bo chyba lepiej by było starym mostem, gdzie wcale nie jest zły,
To nie był most, który się palił, tylko po prostu był starszy. Puszczać by było można do końca ludzi cały czas. Do momentu, kiedy się nie zrobi nowego, a otworzyć nowy wtedy, kiedy by się zamknęło stary, a nie, że teraz jest zamknięty i trzeba chodzić naokoło. No ale dobra. Mam nadzieję, że się nagrywa. Mam nadzieję, że wszystko dla was się nagra i tak dalej, będzie sobie organicznie. Sativę, a jest bardzo rzadka indyka, żeby zapalić, żeby się nie przepalać indyką, bo to nie warto. To jest mało, to jest trójka, nie dużo. I to nie jest nic nadzwyczajnego. Teraz już tak, nie? Bo jak nie masz pogarniane tutaj, to na przykład jak nie będziesz miał siana, przyjadą, dostaniesz mandat, nie będziesz miał gdzie wysłać mandatu, to cię zamkną. Także jak nie masz pogarniane, palić tam, gdzie możesz palić, nie? Bo jak nie masz siana, chyba że masz siano, to zapłacisz mandat, ale jak nie masz, to odsiedzisz to, nie? Dzień czy dwa, coś takiego. Chyba że podczas odsiadki ktoś pieniądze przyniesie, to też, nie? Pamiętajcie, ja palę, czy to jest możliwe, nie? Gdzie ja mogę palić? Nic nie złapią. Lubię się chodzi rankiem. Nocą i wieczorem. Najlepsze są trzy pory. Wieczór, noc i ranek. I oni stąd jadą. To jest godzina 15:20. To właśnie teraz powinni przyjechać dopiero. I siedzi do wieczora. Może noc jeszcze by wytrzymali. Coś takiego do ranka. Cały ranek. Do 8 ranku. O 11 max. Mamy, że się nagrywa, ciągle.
was, czy u was się dobrze czujecie. Z nich nawet nie warto zaczynać, powiem tak szczerze. Naprawdę jest. Osożyte hieny, jeszcze gorsze plugastwa. Nie chce się gadać. Już ciężko. Powinno się zgłaszać takich ludzi gdzieś w ogóle. Zobaczymy, czy się nagrywa. Jednak sativa to jest sativa. Nic nie przerobi sativy. Sativa jest najlepsza. Czekaj, nagrywa się czy nie? Nagrywa się, ciągle się nagrywa. Czekaj, jak to zrobić? Pod jakim kątem to jest? Coś takiego? Może? No tak, dobrze jest. Ja po sativie się dobrze czuję. No. Indyka mnie tak... Ja mówię, to indyka tak upośledza, nie? To jest dobre leczniczo, raz na jakiś czas gdzieś tam można sobie kupić, ale sativa jest najlepsza. Sativa daje najlepszy high, bo ty możesz, kurde, chodzić, spać, jeść, wszystko. Oczywiście wszystko ma swój limit, nie? I tak dalej, nie? Ale indyka jest dobra dla ciągłego. Jeżeli nie rozróżniasz, co jest indyką, a co jest sativą, naucz się to rozróżnić. I co to daje? Bo indyka to jest zupełnie inny rodzaj marihuany, to jest zupełnie co innego. To się używa naprawdę, nie wiem, ja też nie znam na chorobach innych i tak dalej, ale uważam, że ktoś już przyjmuje na przykład jakąś indykę, na przykład ciągle, to musi mieć jakieś problemy z nerwami, nie? Z układem nerwowym, nie? Tu nie chodzi o już o myślenie, tylko chodzi o tą całą psychotę, o ten ruch cały, nie? Jakieś upośledzone ruchy na przykład ma, nie potrafi czegoś sięgnąć, kurwa, czy coś, nie? A poza tym nadmiar indyki do tego, ogólnie indyka do takiego stanu doprowadza też, nie? Bo ogólnie indyka sprawia, że stajesz, to jest takie cielesne doznanie, jakby i ona upośledza ten układ psychoruchowy, nie? Dlatego indyka jak coś to tylko do spania. Leczniczo gdzieś tam, jak wiesz, jak użyć bardzo rzadko gdzieś tam coś tam, to tak, ale nie ciągle. Jak chcesz palić ciągle, to pal sativa. Sativa jest jak kawa, a indyka jest jak browar. O, powiem tak. Nie? Ja palę ciągle, półtora roku palę sativę, paliłem sativę, teraz palę znowu z 3 miesiące czy 2. Nic mi nie jest po niej. Nic, jak odstawiam, to po prostu schodzi mi, to jest koniec. Nie czuję się, że mi, jakby, nie wiem, poprawia się psychoruchowość czy coś. Po indyce widzę zmiany. Ten ruch jest inny i jak wracam z powrotem w mój normalny taki schemat, to czuję, widzę tą różnicę. Nie? Tak to wygląda u mnie. Także o, przyszedł ktoś. Aha, chłopaki zmienili miejsce, może posłuchali głosu rozsądku i chyba jeszcze jest tam chyba. No, to jest dobry moment. Teraz ja się zaczął moment, bo wieczorem tu siedzieli. Zapali, a tak to nikomu nie ma co. Jest ten red, którą palówkę? Czwartą? Jest bardzo dobry. Jest taki specyficzny, fajny.
Very nice. Very, very nice to meet you. I rano jeszcze kurwa z połówkę z dwie rury. No, ciągle palę, ciągle, codziennie. Nagrywa się jeszcze? No i pięknie. To macie bardzo długi film ode mnie. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zostaw łapeczkę w górę. Skomentuj, daj miły komentarz, daj suba, klik czerwony, żeby być na bieżąco i oglądaj mnie ciągle. Pewnie jak go oglądasz, to już jest wrzucony. Dziwne, żeby nie był, co? Dobra, trzymajcie się, nara.